Cześć, witaj na kanale Simon Sales, ja nazywam się Szymon Lach i cieszę się, że postanowiłeś dołączyć do mnie w tym odcinku. Dzisiaj odcinek nieco inny niż zwykle, mniej sprzedażowy, choć mam poczucie, że też związany z codziennością wielu handlowców, czyli dzisiaj krótko o tym, jak moim zdaniem radzić sobie z trudnościami. Zapraszam. Trudności. To jest coś, co w pracy wielu handlowców, generalnie w życiu ogromnej ilości ludzi jest normalne. Zdarza się, ma miejsce, no i tyle. I jakoś trzeba sobie z tym poradzić. No i pojawia się to pytanie, zawsze pojawia się takie pytanie o to, jak sobie z tym poradzić. No bo to, że trudności są, to, że występują, ok. Wszyscy to doskonale wiemy. No ale właśnie pojawia się to pytanie o to, jak sobie z nimi poradzić. I nagrywam ten odcinek, dlatego że ostatnio sam przechodzę przez taki bardzo trudny i bardzo wymagający okres, w którym kolejne jakieś fuck-upy, problemy padają po prostu, wiesz, jak grzyby po deszczu albo jak hydra, gdzie jeden, jak urąbisz jeden łeb, to dwa kolejne wyrastają. Zauważyłem, że próbując sobie poradzić z tymi trudnościami, robię parę rzeczy źle i zacząłem robić parę rzeczy inaczej i widzę, że to przynosi lepszy rezultat. I dzisiaj chcę się z Tobą podzielić takimi trzema rzeczami z listy tego, co do tej pory ja sam robiłem źle i trzema rzeczami, o które uważam, że trzeba jak najszybciej zadbać, żeby z tymi trudnościami radzić sobie lepiej. Zacznijmy zatem od tych trzech błędów, które sam popełniałem i co do których dzisiaj już wiem, że to były błędy i kiedy je zmieniłem, to zaczęło być lepiej, jeżeli chodzi o rozwiązywanie tych trudności. Błąd numer jeden to zbyt szybkie koncentrowanie się na odnalezieniu przyczyny. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że jeszcze jakiś czas temu, kiedy napotykałem na różnego rodzaju trudności, to moja głowa natychmiast kazała mi szukać powodu, dla którego dana trudność nastąpiła. Dzisiaj, kiedy pojawia się jakaś trudność, to pierwszym elementem, na którym się koncentruję, i to punkt numer jeden z listy rzeczy, które warto robić, to jest to, żeby opanować sytuację. Opanować sytuację i uzyskać taki względny spokój. Nie koncentruję się na tym od razu i nie myślę od razu o tym, co daną trudność wywołało, jaka jest jej przyczyna, tylko myślę o tym, jak daną sytuację opanować. Co zrobić, co jest potrzebne do tego, żeby móc mieć tak zwany względny spokój. I dopiero kiedy mam ten względny spokój, to zaczynam zastanawiać się nad tym, jaka była taka systemowa przyczyna tego, że dana trudność się pojawiła. Błąd numer dwa to są takie samonakręcające się negatywne, takie tak zwane dialogi wewnętrzne. To znaczy, wiesz, pojawia się jakaś trudność, może nie przy pierwszej, ale druga, trzecia i zaczyna się, nie? A pierdolę, co się jeszcze spieprzy w najbliższym czasie? A co może pójść jeszcze nie tak? Gdzie będą jeszcze jakieś problemy? Czy ja w ogóle sobie z tym wszystkim nie dam rady, mam dość, tego jest za dużo i w ogóle dramat, masakra, no kibel totalny. Takie dialogi wewnętrzne, jedyne co powodują, to powodują tylko i wyłącznie to, że ta spirala trudności wyłącznie się nakręca, a wyobrażenie o danej trudności i o tym, jak wymagająca jest dana sytuacja, tylko i wyłącznie rośnie. Zatem co zamiast tego, zamiast tych negatywnych dialogów wewnętrznych, zacząłem tworzyć sobie takie pozytywne dialogi wewnętrzne, mówiące o tym, że dobra, no spierdoliło się, to się spieprzyło, mówiąc kolokwialnie, jest fuck up, to jest fuck up, no ale masz łeb na karku, 11 lat prowadzisz ten biznes, bywałeś w gorszych sytuacjach, znajdziesz rozwiązanie. Skup się, oplanuj plan, a tak na dobrą sprawę to opracuj plan, który pozwoli ci osiągnąć takie bezpieczne minimum i po prostu załatw to i tyle. Zamiast negatywnych dialogów wewnętrznych zacząłem sobie tworzyć pozytywne dialogi wewnętrzne. I ostatnia rzecz, mega ważna, to jest to, że kiedyś w trudnościach sięgałem po różnego rodzaju używki typu drink wieczorem, czy piwo wieczorem po całym ciężkim dniu, czy fajka zapalona w momencie, kiedy są trudności. I do tego jeszcze odżywiałem się no, trochę takim śmietnikiem żywieniowym. Wiesz, cały dzień stresu, mało jedzenia, jedzenie strasznie nieregularne, a jak już jakieś jedzenie, to pizza, Mac, KFC albo inne tego typu śmietnik. Dzisiaj wiem,
że to były najgorsze rzeczy, jakie mogłem robić. I dzisiaj, kiedy pojawia się jakaś trudność, to tym bardziej staram się wysypiać i odpoczywać, bo wiem, że mój organizm musi być wypoczęty, żeby mógł racjonalnie myśleć i znajdować rozwiązania dla trudności. Staram się jeść jak najlepiej. Im większa trudność, tym lepsze jakościowo jedzenie, bardziej regularne i więcej tego jedzenia, no bo organizm potrzebuje paliwa i zero używek. Parę tygodni temu podpowiedzią różnych ludzi podjąłem decyzję, że całkowicie wycofuję się z alkoholu. Zdarza mi się przy dużych trudnościach sięgać jeszcze po fajki, ale staram się tego w ogóle nie robić, a kawa jedna dziennie i na tym koniec. I to są takie trzy podstawowe rzeczy, moim zdaniem jedne z najistotniejszych, jeżeli chodzi o trudności. Kolejne listy. Dodatkowych 7 elementów tego, czego warto unikać i dodatkowych 7 elementów związanych z tym, co warto robić, żeby lepiej radzić sobie z trudnościami, znajdziesz w 102 odcinku podcastu Dobra Sprzedaż, który jest dostępny na platformie Spotify Podcasty i w artykule na blogu szymonlach.com. Link do wszystkich materiałów znajdziesz poniżej pod tym materiałem, więc jeżeli przechodzisz przez jakieś trudności, to zapraszam, polecam, bo tam dużo więcej takich rzeczy, które powodują, że trudności narastają, kiedy nie muszą, bo jak będziesz posługiwał się tą drugą listą, to po prostu będzie wyobrażenie o nich będzie mniejsze, a tobie łatwiej będzie sobie z nimi poradzić. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymaj się. Cześć.